in with a million warriors. I bring the end of days. I am the Scourge of Gaul! And I will watch your world burn. Witam wszystkich serdecznie w kolejnej części Total War Attila. To już będzie część trzecia mojego gameplaya. Słuchajcie, gdzieś tam miałem lekkie problemy z poprzednim filmikiem. On w całości nie został nagrany, coś mi się tam zrąbało z programem, który nagrywa. Tak naprawdę kilka minut nie jestem w stanie odtworzyć. Lecz tylko może tutaj powiem jedną rzecz. Dla mnie najważniejszą. Tutaj Gepidowie mnie zaatakowali, ruszyli na Marcianopolis, splądrowali go w całości. A więc tutaj pojawił się kolejny problem. I to problem dość poważny. Cholera. Jeden, ale musimy. Dobra, my ruszamy na naszych wrogów. Nie uciekną przed cesarstwem rzymskim. No to co, słuchajcie. Ruszamy do ataku. No więc jak widzimy, którędy pójść? No ja tutaj bym proponował raczej tędy nie. Zaatakujemy ich z tej flanki. Mamy przewagę łuczników. Mamy konnicę, którą możemy się tutaj wbić. A więc zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Straty oczywiście w ludziach na pewno będą. W żołnierzach. Generał z tyłu. 3, 4. No i ci tutaj ruszam do ataku, jakby co. Doskonałe przechwycenie, doskonałe wykrywanie. Też mają słaby pancerz. No i amunicji niezbyt dużo, prawie jej nie mają. No myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Mógłbym rozbić swoją armię na dwie części, ale to jest jedno wielkie ryzyko. Nie mamy aż takiej silnej armii, żebyśmy mogli. No nie. Moja armia musi trzymać się razem, tylko wtedy jest szansa na wygranie, a więc zaczynamy. The balance of power bar tracks the relative strength of your force against that of your enemy. Such speed. Men, I have taken the advice of bishops and priests and brought you. Look! Friendly banners! Our reinforcements arrive! I'll give you over into the care of the Lord, who will grant us victory against our vile foes. Make ready! Thank you.
Dobra, łuczników wycofujemy. Kurde, ci tutaj są. Trochę ich wycofać. Konnica. Do ataku, panowie, do ataku. Co tu się dzieje? I przechodzą. Dobra, armia rozbita. Dobra, dobra, wy już nie strzelajcie. Kurczę, syny, no. Patrz, nachmyślałem. Na całe szczęście. Dobić. Dobra, konie się nimi zajmą. Napierdalać. No okej, nie jest źle, nie jest źle. To nas oflankować zapewne, ale my się nie damy. Tutaj sobie pójdziemy. Tu. 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 Konnice. Damy tu. Mam jakiś trzech. Też ich dawać. Tutaj. Zmęczeni, bardzo zmęczeni, niedobrze. Troszkę musimy się tutaj zbliżyć.
właśnie. Ma zasięg? Mają zasięg. Możemy dopuścić, żeby cały Onager nas zaatakował. Wtedy będzie totalna porażka. Napierdzielać. Jak tam nasi łucznicy? Nie za bardzo tam im wychodzi. No i napierdzielać, no. Bardzo ładnie. Są osłonięci tarczami, a więc tak naprawdę trafić ich jest bardzo cholernie ciężko. Nie, no na tyle strzał, parę poszło. To absolutnie nie jest żadne. Tu musimy jakoś. Nie możemy podejść, bo nas, kurde, Onager. Nie chcę robić dużych strat. To przecież nie o to chodzi w wojnie. Poświęcać żołnierzy. Kurde. Nie reagują. Już obsrani, jak widzę. Dobra, wycofka, wycofka! Wycofka, wycofka! Wypierdalać do lasu, do lasu! Panowie! Bardzo dobrze. Mają jeszcze? No nie wierzę. Patrzcie, no. Cholera. Aha, no dobra. Poszli. Pacja. No oni coś czuję, że tak sobie nie poradzą za bardzo, jeżeli chodzi o właśnie walka w zwarciu tylko 14, obrażenia w zwarciu 40, niby to dużo. Ale nie, oni się nadają w ogóle takich rzeczy, to jest po prostu niemożliwe. Dobra. General,
Nasza armia jest dzielna. Tak naprawdę. Oni już całkowicie chyba zrozumieli, że szans naprawdę nie mają żadnych. Fajnie, że nie ma katapult, oni są w jakimś popłochu. Armia. Gwardia nadchodzi. Musimy zrobić tak, by chłopów... Straty będą, ale my zaraz zrobimy pewien manewr. Nam się uda. Powinien. Napierdalać! Dobrze w pipkę. Dobra, wycofka! Dobrze! Też wycofka. Dobrze. Gnoju. Kurwa. Uzia na Juzia. Napierdalać. Konnica z tyłu. Zaraz ich tu ładnie przyblokujemy. Od tyłu puścimy ładnie atak. Dobrze. Już jest pozamiatane. Pięknie się wbijają w szyk żołnierski. Już jest po. Już są moi. A pierdalać tego generała zniszczyć. Dobra, wy już nie musicie. Stop. Pierdolanka, jakich mało, co? To generał zdechnie, robi dobrze.
No dobra, słuchajcie, no wygraliśmy, tak jak przypuszczałem, jest dobrze. No dobrze, jak na pierwszą bitwę, słuchajcie, to jest całkiem dobrze, całkiem dobrze. Bym powiedział, jest bardzo dobrze. Wróg zabity w boju. Ale dlaczego, jeżeli wróg zabity w boju, to on jeszcze żyje? Wszystki dobrze. Nie ma! Bardzo dobrze. Ale my musimy... Niestety musimy. Cholera. No nie jest to zbyt wesołe, ani zbyt piękne. Sytuacja nasza. Jeszcze jeden. I ruszymy na tych. A tymi ruszymy tu, jeśli oczywiście zdołamy. Dobra, to tutaj. Jakąś armię jeszcze możemy ściągnąć, czy tak nie za bardzo. No ta armia musi być tutaj. Ta też. Mam nadzieję, Nobatia, że sobie poddacie radę i tutaj Aksum zniszczycie, bo jak pokonają was, to będzie miał naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Na dwóch frontach, tym bardziej jeszcze tak odległych frontach, północ-południe, zwyciężenie będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. No dobra. Technologia, technologia, zaopatrzenie. O czym chcemy iść jeszcze w technologię? Co nam to da? No wszystko, co ogólnie wiąże się ze spadkiem cen, czy też utrzymaniem, jest dla mnie jak najbardziej na plus, natomiast... O, korupcja to przede wszystkim. Nie wiem, przepraszam, nie wiem. Dobra, tylko to zróbmy. Tyle. Cholerni gepidowie, no. No dobra. Umiejętności. Oczywiście tutaj możemy zobaczyć i potwierdzić, że tutaj w ogóle bardzo, bardzo uległo całkowicie zmianie i rozbudowie. Powiem drzewko umiejętności naszych generałów, gubernatorów, towarzysze. Czy chcemy jakiegoś towarzysza? Oczywiście, że tak. Plus dwa. Poczucie wspólnoty, autorytet. Obrona w zwarciu. Ład publiczny się przyda. Jak najbardziej się przyda. We hunger for battle. Czekajcie, ale to zaraz zaczynamy. To są ci, tak? To są ci. Tu mamy informacje o wodzu, jak i informacje o armii. Wchodzimy sobie tutaj w to. Tutaj widzimy, towarzysze się nam szykują. Poczucie wspólnoty, jak najbardziej. Możliwość werbunku. Obrona w zwarciu, ład publiczny, przebiegłość, obrona w zwarciu dla oddziałów piechoty. Polepszenie morale rekrutów, plus 3 werbowane oddziały piechoty. Zrobimy to. I wchodzimy jeszcze w informacje o armii. Tutaj też oczywiście możemy zmieniać emblematy.
zobaczyć jakie jest poczucie wspólnoty. Frakcja minus 1 daj, minus 1 i poniesione straty powodują, że te poczucie wspólnoty nie jest takie duże. Ale dobra. Na własnym lub sojuszniczym terenie. Amunicja, uzupełnienie, jak najbardziej. Tutaj widzimy, mamy też minusowe podsumowanie efektów. A to pewnie zmęczona jest po bitwie. Nie wiem, what? Dobra, co tu mam następne? Morale plus 3 przeciwko barbarzyńskim królestwom. A my sobie to zrobimy. Okej. Nie wyznaczam, brak pieniędzy. Friendships of nations are not the same as the friendship of men. Nations do not grieve for absent comrades. Nie bądź taki mądry, Bahram. A więc ogólnie sytuacja z tury na turę się komplikuje coraz bardziej. Imperium Sasanidów zrywa z nami pakt o nieagresję, a więc tak naprawdę no jest to jednoznaczne z tym, że planują agresję na nasze cesarstwo. Tutaj powiem wam, że jak gram z Sasanidami, to tutaj Sasanidzi naprawdę są w bardzo, bardzo, bardzo dobrym położeniu, bo tak naprawdę prawie wszyscy tutaj są ich, ale zaraz sprawdzimy dokładnie, są ich sojusznikami, tak. Na przykład jeszcze mam Armenię, Lazykę, a więc tutaj, no ja tutaj za bardzo przyjaciół chyba zbytnio nie sprawdzę. Lazyka tutaj niby jest teraz po mojej stronie. I mamy z nią... też chyba nawet pakt. No dobra, no co? Chcecie mieć pakt o nieagresję, to... cholera nie każe. Ubrawców, no. Po raz drugi. No nie atakuje ten samo miasto, kurde, dwa razy. Płaca? Nie wierzę! O mój Boże! Padnę cię. To padnę cię i cię normalnie zniszczę. Myślę, ale... Różlica mnie dopadła. Fuck. Słuchajcie, to naprawdę jest cholernie ciężko. Daleko się posuniemy. To musimy. Macie się ludzie, czy nie? Cześć. Fuck. A?
obydwa. Okej, okay, co my tutaj mamy w ogóle? Maximin, Maximiusz, Salinator, Maximinianiusz. Ulica stolicy, Wałęsa się stary lanista. Pragnie służyć cesarstwu. A zwerbujemy to. No dobra, i co dalej? Dobra, słuchajcie, 30 minut minęło. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek serii Total War Attila. Ja się z wami będę już żegnał. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. I ride with a million warriors. I bring the end of days. I am the Scourge of Gaul. And I will watch your world burn.